W szpitalu psychiatrycznym w Krychnowicach wystąpiły zakażenia koronawirusem. Chore są osoby z personelu i pacjenci. Powraca temat chłopca zamkniętego w pralce. Sąd obniżył karę oskarżonym. Co z liczbą dyspozytorni na Mazowszu? O tym za chwilę. Dzień dobry, Adam Kowalczyk. Zapraszam na informacje. W szpitalu psychiatrycznym w Krychnowicach występują zakażenia koronawirusem. Pozytywny wynik na obecność wirusa SARS-CoV-2 otrzymał personel medyczny i pacjenci szpitalnych oddziałów oraz zakładu opiekuńczo-leczniczego. W samodzielnym wojewódzkim publicznym zespole zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej imienia dr Barbary Bożym w Radomiu występują zakażenia koronawirusem. Chorzy są nie tylko pacjenci, bowiem na 19 listopada nieobecnych w lecznicy jest 6 lekarzy i 34 pielęgniarki. Na zwolnieniu lekarskim przebywa 4 lekarzy i 18 pielęgniarek. W izolacji domowej 1 lekarz i 14 pielęgniarek, a kwarantanną objęty jest 1 lekarz i 2 pielęgniarki. Jeżeli chodzi o pacjentów hospitalizowanych, którzy są zakażeni wirusem SARS-CoV-2, to w naszym ZOL-u przebywa obecnie 94 pacjentów, łącznie na odcinku kobiecym i na odcinku męskim. Natomiast na oddziale psychiatrycznym P1 dwóch pacjentów. To jest 196 pacjentów łącznie hospitalizowanych. Sytuacja epidemiczna w szpitalu zmienia się każdego dnia. Placówka od początku pandemii wykonała już około 10 tysięcy testów, zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu. Dyrekcja informuje, że większość zakażeń pochodzi z zewnątrz, od pacjentów przyjmowanych na oddziały. Mamy dużo ozdrowieńców i dlatego tak się sytuacja zmieniła. Robimy im badania i na bieżąco monitorujemy tą sytuację, jaka jest i w ZOL-u, i w pozostałych oddziałach szpitalnych. Także pacjenci mają wykonywane badania, personel, także mamy to na bieżąco pod kontrolą. Na oddziały zostały wstrzymane przyjęcia planowe pacjentów. Wszyscy pacjenci, którzy wymagają nagłej hospitalizacji, zostają przyjmowani. Tylko do zakładu opiekuńczo-leczniczego nie są przyjmowani nowi pacjenci. Na czwartek 19 listopada w 5 szpitalnych oddziałach są wolne 44 łóżka. Sąd okręgowy w Radomiu obniżył karę dwóm mężczyznom, którzy dla zabawy wsadzili 2-letniego chłopca do pralki, a całe zdarzenie nagrali telefonem komórkowym. W listopadzie ubiegłego roku sąd rejonowy w Radomiu Tomasza K., konkubenta matki, który włożył chłopca do pralki, jak również włożył mu papierosa do ust i polecił nagrywać koledze całe zdarzenie, skazał na karę 1,5 roku więzienia. Zaś jego kolegę i jednocześnie współlokatora Adama B., który całe zdarzenie nagrywał, sąd skazał na karę 1 roku pozbawienia wolności. Adam B. został także uznany za winnego, iż w trakcie przesłuchiwania w charakterze podejrzanego, składając wyjaśnienia, fałszywie oskarżył innego kolegę o popełnienie tego przestępstwa. Od wyroku odwołała się prokuratura, która uznała, że wymierzone kary są niewspółmiernie niskie w stosunku do przewinienia. Apelacje złożyli także obrońcy oskarżonych. We wtorek 17 listopada sąd okręgowy w Radomiu uzupełnił postępowanie o opinię biegłego psychologa i psychiatry. W związku z tym zmienił kwalifikację czynu i zdecydował o obniżeniu kary. Przyjął, że nie doszło do popełnienia przestępstwa z artykułu 207 kodeksu karnego, to jest znęcania się psychicznego i fizycznego nad dzieckiem, a jedynie doszło do pozbawienia wolności dziecka poprzez krępowanie mu ruchów, przytrzymywanie, umieszczenie przez 9 sekund w pralce. I ten czyn zakwalifikował z artykułu 189 paragraf 1 kodeksu karnego. W związku ze zmianą kwalifikacji czynu sąd drugiej instancji złagodził kary obu oskarżonym. W przypadku Tomasza K., konkubenta matki, z 1,5 roku do roku pozbawienia wolności. Natomiast w przypadku Adama B. z 1 roku do 8 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok jest prawomocny. Od wyroku stronom przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Co z liczbą dyspozytorni na Mazowszu? Urząd Wojewódzki informuje, że nie jak pierwotnie zakładano od 1 stycznia, a od 1 kwietnia przyszłego roku liczba dyspozytorni zostanie zmniejszona z 5 do 3. Z kolei Urząd Marszałkowski informuje, że z pisma od wojewody wynika, że dyspozytorni w Płocku i Ostrołęce zostaną przynajmniej przez rok.
Obecnie funkcjonuje 5 rejonów operacyjnych obsługiwanych łącznie przez 5 dyspozytorni, które przyjmują zgłoszenia i wysyłają w najbliższy teren karetki. Od 1 stycznia 2021 roku miały zostać zlikwidowane dyspozytornie karetek w Płocku i Ostrołęce. W środę 18 listopada Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przekazał informację, że dyspozytornie w Płocku i Ostrołęce zostaną przynajmniej przez rok. W tej sprawie Urząd Marszałkowski otrzymał pismo od wojewody. Jak mówi Marta Milewska, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego, służby wojewody poinformowały, że obecnie trwa proces legislacyjny, który ma na celu wydłużenie do roku okresu koncentracji dyspozytorni medycznych. Te decyzje, które prowadzą do zmniejszenia z 5 do 3 dyspozytorni i ograniczenia ich do Warszawy, Radomia i Siedlec, według mojej oceny są nieracjonalne i zwłaszcza w czasie epidemii COVID-19 mogą być zagrożeniem dla również mieszkańców naszego województwa. Z kolei Urząd Wojewódzki przekazał informację, że od 1 kwietnia 2021 roku planowane jest utworzenie 3 dyspozytorni, które będą funkcjonować w Warszawie, Radomiu i Siedlcach. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaproponował przedłużenie o 3 miesiące umów z dyspozytorami pracującymi w obecnych 5 rejonach operacyjnych. Pozwoli to zrealizować wszystkie niezbędne procesy z uwzględnieniem obecnej sytuacji epidemiologicznej. Przedłużenie tego terminu umożliwi prawidłowe dokonanie zmian organizacyjnych i prawnych oraz zapewni stabilny dostęp do świadczeń ratownictwa medycznego. Jak informują służby wojewody, dyspozytorzy będą zatrudniani w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. W dyspozytorni w Warszawie zatrudnienie znajdzie 75 dyspozytorów, w Radomiu 50, a w Siedlcach 30. W związku z pracami przy układaniu ostatniej warstwy asfaltu w poniedziałek 23 listopada odcinek ulicy 25 Czerwca między Sienkiewicza a Waryńskiego będzie całkowicie zamknięty, również jako dojazd do posesji. Wspomniany fragment ulicy 25 Czerwca jest zamknięty dla ruchu, ale z wyjątkiem dojazdu do okolicznych posesji i pojazdów budowy. Podczas układania ścieralnej warstwy nawierzchni bitumicznej możliwość dojazdu do posesji także zostanie ograniczona. Wykonawca zadania działający na zlecenie wodociągów miejskich zwraca się z apelem do mieszkańców ulicy 25 Czerwca i Zacisze o takie planowanie przemieszczania się, żeby w poniedziałek nie jeździli samochodami przez zamknięty odcinek jezdni. Wykonawca prosi ponadto o nieparkowanie na ulicy. Pojazdy pozostawione na zamkniętej dla ruchu jezdni zostaną stamtąd usunięte na koszt ich właścicieli. Może to jednocześnie opóźnić planowane prace, co przyczyni się z kolei do przesunięcia terminu przywrócenia tam ruchu. Czytamy w komunikacie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. MZDiK apeluje też do wszystkich uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac i stosowanie się do zmienionego oznakowania ulic i poleceń wydawanych przez wykonawcę. Przypomnijmy, inwestorem prac są wodociągi miejskie w Radomiu. W 2 odsłonach odbędzie się bieżąca edycja Festiwalu Literackiego opętani literaturą, którą przygotowuje Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Ze względu na sytuację epidemiologiczną 19 i 20 listopada muzeum zaprasza do internetu. Nienormalność – hasło tegorocznego festiwalu, który od 5 lat towarzyszy we wrześniu ogłoszeniu laureata Nagrody imienia Witolda Gombrowicza, okazało się prorocze. Na listopad zaplanowano 2 rozmowy i kameralne wręczenie nagrody zwyciężczyni tegorocznego konkursu. Dziś o godzinie 18 kurator Muzeum Gombrowicza Tomasz Tyczyński porozmawia z ubiegłoroczną laureatką Olgą Hund. Ten rok jest dla nas wyjątkowy z 2 powodów. Pierwszym jest mały jubileusz. Otóż po raz 5 organizujemy Nagrodę Literacką imienia Witolda Gombrowicza i Festiwal opętani literaturą. Druga sprawa to oczywiście, że mamy pandemię, więc nie możemy zaprosić naszej wspaniałej publiczności do Muzeum Gombrowicza, do innych instytucji współpracujących z nami w Radomiu. Organizujemy prolog do festiwalu w internecie i zapraszamy Państwa na transmisję online na Facebook Muzeum Witolda Gombrowicza, transmisję wydarzeń, które odbędą się 19 i 20 listopada. Do tegorocznej 5. edycji Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza, przypomnijmy, zgłoszonych zostało ponad 100
książek. W czerwcu kapituła nagrody wskazała 5 nominowanych tytułów, we wrześniu zaś wybrała laureatkę. Drugi dzień prologu to piątek 20 listopada. Piątek 20 listopada odbędą się dwa wydarzenia. Pierwszym będzie kameralne wręczenie nagrody literackiej imienia Witolda Gombrowicza tegorocznej laureatce Barbarze Sadurskiej. Uroczystość tę poprowadzi Michał Nogaś, a uświetni ją koncert Gaby Kulki. Gaba Kulka przygotowała na ten wieczór specjalny program utworów. Serdecznie zapraszamy. Zaś również w piątek 20 listopada o godzinie 19, tak samo na Facebooku Muzeum Witolda Gombrowicza, Michał Nogaś porozmawia z Barbarą Sadurską, z laureatką, nie tylko o jej debiutanckiej powieści Mapa. Przypomnijmy, nagrodę można dostać za debiut lub drugą książkę napisaną prozą artystyczną w języku polskim. Laureat otrzymuje 40 tysięcy złotych. Od ubiegłorocznej edycji także nominowani mogą liczyć na skromne nagrody pieniężne. Reszta wydarzeń festiwalowych ma się odbyć wiosną przyszłego roku. W maju lub na początku czerwca wszystkie wydarzenia będą mogły odbywać się z udziałem publiczności w bezpieczniejszym sanitarnie w Solskim Parku i przestrzeniach miejskich Radomia. I to wszystko w tym wydaniu informacji. Ja zapraszam Państwa na sport i pogodę. Do zobaczenia.